Cześć kochani, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w nowym filmie. Sorry, że taki kadr, ale będę robić sobie peeling enzymatyczny skóry głowy i nakładać płatki. I opowiem wam, jaki jest plan na dzisiejszy dzień, dlatego że mam bardzo napięty grafik. Ogólnie mam ostatnio trochę napięty grafik, natomiast dzisiaj mam dwa spotkania na drugim końcu Warszawy, a później mam trzecie. I teraz tak, na te pierwsze dwa... Znaczy, jedzie ze mną Krzysiek i Mariusz, tylko no, w tych pierwszych dwóch nie uczestniczą. Natomiast później mamy trzecie, na trzecim końcu Warszawy i widzimy się w parku Skaryszewskim z Agą, z Matim i z Polą. Wyspacerujemy trochę towarzystwo Mariusza i się nagadamy i idziemy na jakiś obiad. I co? I powiem wam, że tak... Za półtorej godziny musimy wyjeżdżać. Ja jestem totalnie w proszku. Jak widzicie, nakładam peeling na skórę głowy. I w tym czasie, kiedy ten peeling będzie się robił, jeszcze sobie zaraz płatki pod oczy nałożę. I w tym czasie, kiedy to się będzie robiło i będzie mnie robiło, to ja przejadę odkurzaczem mieszkanie, bo powiem wam, że Hizero jest super. Ale no, muszę też użyć zwykłego odkurzacza, bo po prostu jest za dużo wszystkiego. Mówiłam wam o tym wczoraj. No i wczoraj tego nie zrobiłam, bo padłam. Więc będę to robić dzisiaj. Także peeling na skórę głowy nałożony. Użyłam tego z Onlybio. Już wam pokazuję jaki. Enzymatyczny do skóry głowy. Proszę bardzo, z tyłu słyszycie. Przepraszam was za dźwięki, ale Krzysiek smarka, bo jest zakatarzony. I użyję sobie płatków pod oczy, tych znowu z włókna bambusowego. Bardzo podoba mi się to, słuchajcie. Jeśli chodzi o efekty, dla mnie w tych płatkach to generalnie chodzi o to, żeby ściągnąć poranną opuchliznę, żeby one obudziły, i te to robią. Co mi się w nich podoba? Kształt, to, że są większe i wiecie co, to chyba właśnie też zasługa tego włókna bambusowego, bo dzięki temu one super przystają i tak jak czasami hydrożelowe, jak są mocno nawilżone, to one zjeżdżają na pół policzka. Tak tutaj nic takiego się nie dzieje i one bardzo ładnie, zobaczcie, przylegają do skóry i naprawdę fajnie się trzymają. Poczekajcie, wyłączę koniec treningu, bo włączył mi się trening, bo właśnie wróciłam ze spaceru z Mariuszem. I bardzo fajnie się utrzymują na skórze, pod oczami. Trzymają się na miejscu, to raz, a dwa, one tak szybko nie wysychają jak te spóry derm. Mówiłam wam już o tym, ale powiem raz jeszcze. I raz jeszcze podziękuję Alice za polecajkę. I kończę już temat płatków. Lecę na szybko z odkurzaczem. No, tutaj też mam, słuchajcie, drugą garderobę, więc też muszę trochę tych rzeczy pochować. Przelecę na szybko blaty w kuchni, bo są już puste, zmywarka ogarnięta. I po prostu, wiecie, teraz tylko tak, no... posprzątać tak trochę chociaż, żeby było w miarę, więc widzimy się później pewnie na make-upie albo nie wiem, na suszeniu włosów. Zdecydowałam się na moją ulubioną, znaczy tej jeszcze nie znam, ale na moją ulubioną koszulę lnianą. Tym razem, no, pierwszy raz dzisiaj będę miała na sobie tę białą lnianą z Zary. Na razie sobie zrobiłam tak mankiety. Zobaczymy, ile tak wytrzymam. Wydaje mi się, że jednak z podwiniętymi to jestem bardziej ja. I mam wrażenie, patrzę, czy nie mam od podkładu niczego, że ta koszula jest jakby trochę sztywniejsza od tych poprzednich. No nie wiem. Zobaczymy. Dzisiaj będę mieć ją cały dzień na sobie, więc... zobaczymy, jak się będzie nosić. Została mi, słuchajcie, ostatnia czysta gąbka i to ostatnia, najmniej lubiana przeze mnie. I któraś z was stwierdziła, że to prawdopodobnie może być gąbka do pudru sypkiego. Dlatego ma taką strukturę, bo zobaczcie, ona jest jakby, nie wiem, z aksamitu.
i po prostu chłonie podkład bardziej niż go rozprowadza po skórze, ale no nic nie zrobię, taka została mi ostatnia czysta, trzeba ją zużyć, a może wieczorem czy tam po południu jak wrócimy, to wstawię pranie albo jutro, no zobaczymy jeszcze. Mamy jakieś pół godziny do wyjścia, więc przyszłam się ogarnąć, pomalować. Zaraz jeszcze wysuszę włosy i cię chyba je podprostuję. Wiecie, chcę mieć pewność, że wyglądają spoko cały dzień, bo to suszenie i wygładzanie na Dysona jest spoko, ale one gdzieś tak i tak po kilku godzinach żyją własnym życiem, a jak je wyprostuję, to będę mieć pewność, że wiecie, że są takie dociążone, śliskie, takie jak ja, rozpuszczone na sobie lubię najbardziej. Dobra, trochę korektora pod oczy by się przydało. I wezmę ten korektor z Eveline. O, poczekajcie. Coś mi się tu mało nabrało. Przyzwyczaiłam się, wiecie, już do używania korektora pod oczy. Ale to też nie jest tak, że jakbym go nie użyła, to ojej, dzieje się coś strasznego i o wiele gorzej wyglądam. Nie, no wiadomo, z korektorem wygląda się lepiej. No na bardziej wypoczętą, ale... Myślałam, że się, wiecie, bardziej do niego tak przyzwyczaję, że to będzie taki o niezbędnik. Ale na ten moment jeszcze nie jest. A mam te zasinienia pod oczami, myślę dość spore jak na mnie. Ostatnie miesiące, ale... Ale co? Spoko! Żyję z sińcami czy bez? Szukam i znalazłam Laura Mercier Translucent Powder, sypki puder. Jak zawsze, jak chcę, żeby mój make-up przetrwał cały dzień, jak chcę dobrze wyglądać, to zawsze sięgam po ten puder. Więc proszę bardzo, przypudrowuję najpierw tutaj tę strefę właśnie pod oczami, skrzydełka nosa i biorę duży pędzel. Powiem wam, że tak jak ostatnio noszę te koszule lniane, uwielbiam, uwielbiam, odkryłam je, właśnie nie pamiętam, czy w tamtym roku, czy dwa lata temu, ale coś mi się wydaje, że przez długie lata z nich nie wyjdę, jaki to jest komfort, naprawdę uwielbiam je, wiem, że też kilka z was kupiło po moich poleceniach i też je kochacie, i kuloty, i te takie spodnie z Zary na zakładkę, to jest takie miłe, wiecie, ja zawsze jak coś polecam, a polecam wam rzeczy, to ja nie jestem zaskoczona, że wam się, wiecie, to sprawdza, że jesteście zadowolone, ale po prostu bardzo miło mi to czytać, że wy jesteście zaskoczone, że coś się może tak dobrze sprawdzać, więc no, to jest takie fajne. Fruwający pędzel już może nie wróci do domu. Teraz bronzer. Nie piłam jeszcze kawy i wiecie co, nie wiem, czy zdążę, albo po prostu wezmę sobie w kubku na wynos. Bo jednak ta kawa gdzieś tam by mi się przydała. A nie mam teraz kiedy jej zrobić, bo wiecie, to makijaż i suszenie włosów i trzeba będzie wychodzić. Jeszcze musimy Maniusia spakować, wiecie, no teraz już jak się cieplej zrobiło, to bierzemy jego miseczkę z wodą. No z racji tego, że później mamy iść do jakiejś knajpki, to weźmiemy mu gryzaka, żeby, wiecie, żeby go zająć czymś. Staramy się, słuchajcie, uczyć go siedzenia w restauracji, ale w ogóle dla niego tak zwane nic nie robienie jest naprawdę ciężkie. Ja w teorii wiem, jak to robić. Ale w praktyce mam Jack Russella, więc... I ten Jack Russell ma taką matkę, która sama nie potrafi nic nie robić, więc nie wiem, jeśli wy macie jakieś swoje sprawdzone sposoby, jeśli uczyliście, uczyłyście psa nic nie robienia, takiego grzecznego siedzenia, leżenia w restauracji, to dajcie znać. Jak byłam za go w Toruniu, to słuchajcie, był Jack Russell. To był hit, bo jakby to, że to inny pies tak siedzi, to mnie to nie dziwi. Ale był Jack Russell, który siedział w restauracji i siedział. I tyle. I on siedział. Ja nie mogłam się napatrzeć, nie mogłam się skupić na jedzeniu, na rozmowie, bo ten Jack Russell siedział. Ale to dla mojego pocieszenia to był jedyny Jack Russell, którego widziałam w restauracji, żeby siedział. Co prawda on też był starszy, no ale... dajcie znać właśnie, jak robiłyście kiedyś taką naukę na psie, jak wam to wyszło. U nas jest różnie. Najlepiej Maniuś, słuchajcie, reaguje. No po pierwsze, to on musi być wybiegany i nie ma w tym nic dziwnego. Ale najlepiej to on reaguje właśnie na tą naszą ulubioną kawiarnię, bo tam jest cisza. Wiecie, jak gdzieś chodzą jakieś głośne klimatyzatory, jest taki tłok, nie daj Boże, gdzieś mamy stolik na środku. To jest dramat. To my wiemy, że my zjeść, czy tam napić kawę i do domu.
No ale też ja zauważyłam, że im częściej, wiecie, gdzieś z nim wychodzimy, no i też im on jest starszy, to jakoś bardziej potrafi się ogarnąć, ale nie ma reguły, jest różnie. Więc no po prostu mam nadzieję, że dzisiaj na spacerze zmęczy się na tyle, że w knajpce nam padnie naładowanie baterii. No ale w razie czego bierzemy też właśnie jego gryzaka, żeby sobie gryzł. No zobaczymy, jak to będzie. Trzymajcie kciuki. Zawsze mnie to stresuje, wiecie. Jak z nim, jeszcze jak tylko z Krzyśkiem, to spoko, ale jak wychodzimy z nim i z kimś, to mam takie, kurczę, oby dał radę, oby mocno nie przeszkadzał. W ogóle mnie to, wiecie, stresuje. Ja zawsze staram się tak zrobić, jak z nim jestem, żeby obce osoby nie widziały, że mam psa, żeby on nie przeszkadzał. No i właśnie stresuję się dlatego, że z nim różnie bywa. To znaczy, to nie jest tak, wiecie, że nie wiem, skakuje komuś na stół czy na talerz. Absolutnie nie, bo ja do tego nie dopuszczam. No ale właśnie tak to wygląda, że jak ja go pilnuję, to wiecie, sama zjeść to raczej nie dam rady bezstresowo. A kiedyś jak byliśmy z nim na śniadaniu, pamiętam, z Krzyśkiem poszliśmy. Właśnie to był jeden z pierwszych razy. To się, słuchajcie, tak zdenerwowałam, bo on się tak bał, tak się źle zachowywał. I jeszcze później przyszedł pies duży, że ja tak jadłam szybko i tak się zestresowałam, że miałam czkawkarz po tym śniadaniu i miałam długo uraz i nie chciałam z nim, wiecie, zabierać go do restauracji, bo to dla niego stres i dla mnie. No ale widzę, że gdzieś tam, wiecie, jak jest starszy, to trochę lepiej mu to idzie. No ale mówię, no nie jest idealnie i bardzo różnie, nie ma tak, że to jest, wiecie, reguła od czegoś, nie? Także usta chyba później może zrobię, jak wysuszę włosy. Proszę bardzo, dobrze, że nie widzicie mojego do dołu, bo siedzę w majtkach. Ale tak, już wiem, w co się ubiorę, w co się chyba później przebiorę. Także tak, widzimy się, nie wiem kiedy. Idę suszyć włosy, idę ogarniać fryzurę. Trzymajcie za nas kciuki i lecimy, bo mało mamy czasu pomiędzy spotkaniami. Kochani, dwa spotkania za nami, a trzecie najprzyjemniejsze przed nami w trakcie. Mariuszek jest, Krzysiek jest, także lecimy na spacer do Parku Skaryszewskiego i zobaczymy później, zasłonię Krzyśka, bo nie chcę być nagrywany, i zobaczymy później, co przyniesie ten dzień, gdzie nas poniesie, gdzie jesteśmy w Łuczykije. Także zapraszam, ja już zdążyłam się przebrać, kiecusia jest, upał jest, więc idziemy. Pikniki, koce rozłożone, pies ma zabawkę, więc słuchajcie, o tu jest, chwila spokoju. Jakbyście, kochani, pytali, jak się bawimy. On kamuflaż włączył teraz. Mariuszka na dole nie widać, ponieważ troszeczkę umoczył, prawda, się do schłodzenia. Niby nie ma jajka, umoczył. Fuck. Faza chłodzenia, ona jeszcze trwa, faza chłodzenia. Pięknie wyglądasz. Ciotkę w szachy grać, bo ciotka nie potrafi. Pokaż, jak ty to przesuwasz, co? Idziemy do białych. Białe chyba lepsze, słuchajcie. Biały mi się lepiej gra. Nie, nie, biegniemy dalej. Gdzie my będziemy szły, przepraszam cię? A, tutaj chyba. My idziemy, do widzenia. Zobacz, zobacz. No. Fajny jest! O! Fajnie!
Kochani, ja chciałam tu uwiecznić tę chwilę. To znowu ja. Ja tutaj niedawno byłam na tym kanale, a znowu jestem. Dlatego, że my się długo nie będziemy widziały teraz. Więc mówimy ile? Nie mówimy ile. Ale, ale długo. Jak na nas to bardzo no, długo. Bo może coś wypali szybciej, nie zanosi się, ale wiem, może... Gdzie? No właśnie. Przy stworzach chyba. Chyba tak. Dlatego, że słuchajcie, bardzo się mijamy teraz w tym sezonie. Dlatego... Znaczy my siedzimy na dupie, to no my później, nie, my później też, hello, to wy później was nie ma. Więc generalnie bardzo się mijamy teraz w tym sezonie. No i widzimy się za jakiś czas, więc to spotkanie było, żeby się spotkać, nagadać, połazić. Śmiejemy się, że w tamtym zmęczyć roku... Zmęczyć sobą, tak, nie? Tak. I nie wyszło, nie? Jak nie mówię, że jesteś zmęczona. I w tamtym roku chodziliśmy... A nie, dziękujemy, my nagrywamy. O, jaka kochana pani. To właśnie będziesz tutaj za 50 lat. Ja wiem, ja będę wszystkim młodym zdjęcia robić. Też tak myślę. Ale kiedyś byłeś dobrze. A pani też by zrobiła. Skąd już jak pani w każdym zrobiła? Razie no. Nie będziemy się długo widziały. I w tamtym roku łaziłyśmy po Pradze. Było 34 stopnie po czeskiej Pradze. A teraz łaziłyśmy po warszawskiej Pradze. Tak. No. I też od knajpy do knajpy, od baru do baru. Tu kawka, tu piwko. Tak, byłyśmy w Losterii. Byliśmy w Losterii na obiedzie. No i później w Krucho. Chcieliśmy jakiś deser, ale stwierdziliśmy wszyscy zgodnie, że jesteśmy tak przeżarci, że darujemy sobie. Tylko kawka. No właśnie. I Agnieszka piła pierwszy raz tonik espresso. Tak. I co powiesz? I to będzie mój napój na przyszłe lato. No, naprawdę, no. Naprawdę. Jak ja nie lubię słodkiej kawy i normalnie piję tylko americano czarna już od dłuższego czasu, to jest super. Tylko to w ogóle nie jest kawa, nie? To jest, no. To jest taki napój taki, nie? No taki... można, to może być zgubne trochę. W sensie, że ja za dużo tego... jeszcze no, drugiej, właśnie o tym trzeciej, mówię. Tak, no. Tak, no. Także... Nie pobudziło mnie tak jak Magdalena, jeśli tak. A mnie życie pobudza. Także, kochani, wspólny dzień udany był? Bardzo. Ale teraz jak tak zaczęłaś mówić, to teraz jest bliższy, bo już zapomniałam o tym, że tak długo się nie będziemy widzieć, jakoś tak... Będziemy w kontakcie, ale wiecie, ja tak mówię, dlatego że my, okej, nie widujemy się tak fizycznie mega często, ale gdzieś tam staramy się łapać na kamerkach, a teraz nawet tego nie będzie. No tak to się widujemy co tydzień na kamerkach tak naprawdę. No mniej więcej, tak. A tak, no to teraz, no... Może już nie będziemy się przyjaźnić? Możliwe, więc ja możliwe, że widzicie Agę tutaj ostatni raz na kanale. Możliwe. Kończymy, słuchajcie, bo panowie już w pokaźniku siedzą. Także miło było się spotkać, tak. Miło było się zobaczyć. Pozdrawiam was, bo może to jest ostatni raz, kiedy was pozdrawiam. Czujcie się pozdrowieni. No kochani, my już jesteśmy w domu 19:40. Ależ to był fajny dzień. Jak wracaliśmy, to stwierdziliśmy z Krzyśkiem, że ja się czuję, jakby dosłownie 3 dni minęło. Natomiast już wróciliśmy do domu, musiałam jeszcze wykąpać Mariusza, bo słuchajcie, w parku Skaryszewskim tak biegał, tak się świetnie bawił i wiecie, za piłką i tak dalej, a było dzisiaj bardzo ciepło, że musiał się schłodzić i wszedł do tej wody. Tak wiecie, on niby sobie tam ją popijał, chodził, moczył łapki i w końcu, słuchajcie, się położył w tym błocie, w tym bagnie tak naprawdę, bo ta woda tam stoi. Zresztą nagrywałam wam przebitki. I myśleliśmy, że do czasu, zanim wrócimy do domu, to on się trochę otrzepie i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście i tak wieczorem byśmy go płukali, no bo wiecie, jednak w pościel i... No niekoniecznie. Poza tym on jest przyzwyczajony, że wiecie, jak się gdzieś tam chce schłodzić. Dla mnie to jest normalne, że wiecie, jak mu jest gorąco, to się chłodzi. Dobrze, że miał taką możliwość. Myśleliśmy, że się trochę otrzepie, że będzie czystszy. Później ze Skaryszaka poszliśmy sobie właśnie spacerkiem do Konesera, do Centrum Praskiego Koneser i tam właśnie byliśmy w restauracji Losteria. My tam byliśmy już drugi raz. Ja polecam wam osobiście makarony. Dzisiaj jadłam pizzę i ta pizza nie była zła, natomiast to była taka bardzo płaska i taka trochę sucha pizza. To nie jest typ pizzy, który ja lubię, natomiast ona była ok. Bardzo wam polecam, tam jest taki deser mascarpone. Coś tam crema e mascarpone, coś takiego. I słuchajcie, tam są truskawki i ten krem jest tak pyszny, w ogóle jest bardzo duży. Myślę, że spoko, to jest deser nawet dla 2 osób. I Maniu, słuchajcie, tam sobie grzecznie leżał. To nie jest normalne, żeby on w restauracji czy gdziekolwiek grzecznie leżał. No ale ja już był tak zmęczony, plus staramy się nową szkołę mu wprowadzać, która chyba faktycznie przynosi rezultaty, bo położył się totalnie, leżał na boku. To się nie zdarza w restauracjach. I odpoczywał. Później jeszcze na piechotkę poszliśmy sobie do Krucho, do naszej, jednej z naszych ulubionych cukierni, na jakieś ciasto. Ale wiecie co? Przyznam wam szczerze, że wybór był jakiś okrojony, plus no nam te słodycze jakoś ostatnio nie robią, wiecie, po tym wyzwaniu bez cukru i tak dalej. To nie jest tak, że my nie jemy w ogóle słodyczy, natomiast
nieszczególnie nam robią. No i właśnie tam wybór jakiś był okrojony, były też lody, no ale wypiliśmy po kawce i wróciliśmy na piechotkę. I Maniuś też tam, wiecie, grzecznie leżał. No już jak wróciliśmy do domu, stwierdziłam, że go przepłuczę, mimo tego, że już był w miarę czysty. Szczęście w tym wszystkim jest takie, że świadomie wybierałam psa, którego nie trzeba często czesać, którego nie trzeba zaprowadzać do groomera, wiecie, fryzjera psiego i tak dalej. Więc z niego to wydawać by się mogło, w większości odpadło. Ale słuchajcie, jak ja go włożyłam do wanny, jak zaczęłam go polewać wodą, jak zaczęło śmierdzić właśnie takim bajorem, taką niezbyt fajną wodą, więc był szampon i tak dalej, i tak dalej. I słuchajcie, on padł. On po prostu padł cały dzień na zewnątrz, nie miał normalnego spania, wiecie, był w trybie czuwania. My z domu wyjechaliśmy jakoś chwilę po 9, wróciliśmy przed 18, po 17 troszeczkę, no więc był totalnie zmęczony. No jak wróciliśmy, no to ja musiałam, wiecie, go wykąpać, trochę się pobawiliśmy z bułką i już dzień cały zleciał. Ja zrobiłam sobie kawę, wypiłam ją niedawno, dlatego że siadam do montażu, mam jeszcze trochę montażu dla Was. Wiecie, Mygłówka jest super, bo jest piękna pogoda, w końcu można się cieszyć taką tą, no, cieplejszą odmianą wiosny, już praktycznie lata. Natomiast prawda jest taka, że poza tym, że więcej się u nas dzieje, trochę towarzysko, coś tam innego sobie ogarniamy, no to ja też mam dużo roboty z Mygłówką. Krzysiek teraz poszedł na drzemkę, stwierdził, że a zobaczy, czy te pół godzinki coś mu da, bo też obydwoje jesteśmy zmęczeni, a ja siadam trochę do montażu. No i tak, i dzień zleciał, nie wiadomo kiedy, dużo się działo. Ja słuchajcie, w ogóle nie zaglądałam do telefonu. Miałam tyle nieprzeczytanych wiadomości od Was, tyle wsparcia, tyle ciepła, takich fajnych, motywujących, budujących słów, jeśli chodzi o Mygłówkę, o moje działanie w internecie. To jest naprawdę super i to jest naprawdę teraz przydatne, kiedy wiecie, jak to ja się śmieję, jest taki kociokwik z tym montażem. I po prostu później jak czytałam te wiadomości, to było takie super i komentarze, naprawdę fajnie. Także to był super, cudowny dzień. Szkoda, że już się kończy. Natomiast właśnie idę jeszcze sobie pomontować trochę, porobić porządek w plikach. Coś, czego nie widać, ale to zajmuje naprawdę dużo czasu. Więc idę sobie pomontować na spokojnie, poogarniać. No i tak, myślę, że jeszcze później do Was wrócę. Dzisiaj krótszy vlog. Ale to czasami jest tak, że krótsze vlogi są wtedy, jak się nic nie dzieje, albo krótsze vlogi są wtedy, kiedy dzieje się tak dużo, że nie sięgam w ogóle po aparat. Więc właśnie dzisiaj vlog z tego drugiego tytułu był krótszy. Ale mam nadzieję, że przyjemnie Wam się oglądało, że były fajne kadry. No i tak, i w ogóle... A po co przyszłam? Super. Pod koniec wywodu. Że dzisiaj jak wróciliśmy do domu, pomimo takiego, wiecie, zmęczenia, bo gdzieś tam jak są spotkania, człowiek jest w tych spotkaniach tak na 100% i się skupia i na rozmowie i się zastanawia i tak dalej, no to męczy, po prostu to męczy, taki fokus kilkugodzinny. I tak usiadłam na tym fotelu, już jak ogarnęłam to wszystko i wiecie co, jestem taka wdzięczna, jestem wdzięczna za ludzi, których mam w swoim życiu. Ja nie mam tych ludzi dużo, ale to są naprawdę takie jakościowe, fajne osoby, z którymi możemy super spędzać czas na wyjazdach, siedząc w domu kilka godzin, wychodząc na spacer, robiąc milion kilometrów po naszym mieście. I naprawdę jestem wdzięczna i doceniam ten czas, że mimo... doceniam czas wspólny, ale i doceniam też to, że pomimo upływającego czasu, upływających lat, gdzie w wielu przypadkach nasze życia różnią się diametralnie, nasze wartości gdzieś tam są wspólne, ale te takie podstawowe też gdzieś tam trochę się rozjeżdżają, to my potrafimy ten czas spędzać wspólnie i on jest zawsze taki jakościowy, no i to jest mega. I właśnie no tak, ta taka wdzięczność mnie, wiecie, dzisiaj ogarnęła, że fajnych mam tych ludzi w życiu i to jest super. To się już będziemy się żegnały, co? Niuncia troszeczkę się pobawiła, no troszeczkę jest obrażona, że mamuni nie było dzisiaj długo w domu, ale mimo wszystko ta miłość, pomimo tego właśnie, że ona jest trudna, no to nie znaczy, że się tu nie położy z mamunią, kiedy mamunia montuje. Jest kochani 22:17. O Boże kochany, jeszcze taki zoom zrobiłam. 22:17. Kończę montaż filmu. Zrzucam ten materiał, który oglądacie, bo kończę montaż tego filmu.
dzisiejszego, więc jestem na bieżąco. Bardzo mi zależało na tym, żeby to wypchnąć, żeby nie zalegać z montażem, więc cieszę się, że się udało. Natomiast powiem Wam, że to był długi dzień, bo jeszcze przed chwilą dosłownie wisiałam na telefonie, gasiłam pożary, ale wszystko się udało. Muszę chyba sobie, słuchajcie, jakąś melisę jeszcze na noc wypić, bo myślę, że dzisiaj może być potrzebna. Przepraszam! Jest dusz, jak ktoś ziewa na wizji i staram się tego nie robić. Dlatego też kończę. Żegnam się na dzisiaj. Trochę mi się, wiecie co, już widzę nawet w podglądzie, że mi się ten tusz rozmazał. Ale co poradzę, no jak mi się kruszy i rozmazuje, mam tylko jeden i chciałam dzisiaj tuszu użyć, no to mam pokruszony i rozmazany pod oczami. Natomiast kończę na dzisiaj. Żegnam się z Wami serdecznie. Zastanawiam się, czy jutro będę nagrywać. No ale to zobaczymy. I tak widzimy się jutro w filmie, tak? A czy ja to będę nagrywać jutro, czy pojutrze, to dla Was to bez różnicy. Ważne, mam nadzieję, że filmy pojawiają się codziennie dla Was. Jeśli tak jest, proszę o kciuka w górę. To i... Przepraszam, żeby nie zadudzać, żeby Was nie zaziewać. Żegnam się, kochani. Bardzo Wam dziękuję za wsparcie. Bardzo dziękuję, że jesteście. Jesteście super. Do zobaczenia. Pa.